Cześć ludziska, witam was serdecznie na Wilczym Szlaku. Jesteśmy w miejscu, które mieliście okazję zobaczyć jakiś czas temu, bodajże 3 miesiące temu. Spałem na Scaffold Pike, noc na dachu Angi, tak się odcinek nazywał. I tutaj na Wasdale Head, gdzie w tej chwili jesteśmy, poznałem Jessica, która była tutaj, aby wspiąć się na Pillar Rock. Taką owianą, może nie legendą, ale taką bardzo trudną skałę, przynajmniej w moich oczach, jako nowicjusza wspinaczki. Wtedy jej się nie udało, bo partner, z którym była umówiona, nie dotarł, a dziś wróciliśmy po 3 miesiącach, aby spróbować zrobić to razem. Pogoda kiepska, siąpi deszcz, jest mgła, mamy nadzieję, że coś się przetrze. Przedstawiam wam mojego instruktora wspinaczki, Jessica. Hej wszystkim! Trzymajcie za nas kciuki, a my ruszamy na trasę. Litościwie przestało nam teraz padać. Zbliżamy się do, nie wiem jak to nazwać, do góry, do masywu górskiego zwanego Pilarem. Jego najwyższy szczyt to, strzelam z pamięci, 870 metrów. Natomiast jego część, spróbuję wrzucić zdjęcie w tym filmie, które to pokazuje, to skała, która nazywa się Pillar Rock. I ona ma bodajże 760 metrów. Oczywiście sporą część można po prostu podejść normalnie na nogach. Natomiast od pewnego momentu Pillar Rock jest do zdobycia tylko spinaczką i to z asekuracją, z linami. Ponieważ jest to, przynajmniej w moich oczach, kompletnego żółte dzioba, bardzo trudny obiekt. Czy nam się uda, nie wiemy, bo pogoda, jak widzicie, za mną nie rozpieszcza. Jessie próbowała go już zdobyć i wie, że jest to trudne. Dla mnie pierwsze tego typu doświadczenie. Tydzień temu miałem szybką praktykę na Stana Jage. Wspinaliśmy się po skałach i ćwiczyliśmy zjazdy na linie. Wow, powiem wam, niesamowita adrenalina, z tym, że tam była wysokość 15-20 metrów, więc to nie było coś mega, mega trudnego. Natomiast dzisiaj to już jest prawdziwy chrzest bojowy. Naprawdę trzymajcie kciuki, bo będziemy tego potrzebować. Mamy mały postój, już na wysokości chmur. No pada deszcz, jest mgła. Przemoczyliśmy trochę buty, bo przeprawialiśmy się przez strumień. Coś tam nakręciłem, więc może będziecie mogli to zobaczyć. I powolutku zbliżamy się do celu naszej wyprawy, czyli do Pillar Rock. Chciałbym zapytać eksperta, jak ocenia warunki do wspinaczki. Źle? Źle, czyli będziemy się wspinać. Pada cały czas. Jest, wszystko jest mokre. Nie ma za dużego wiatru i to jest pocieszające. Ja jeszcze liczę, że jeszcze się poopalamy, że będzie słońce, ale chyba jestem głupcem. No zobaczymy, słuchajcie. Nie chcemy jeszcze raz zawracać. Idziemy do Pilara, zobaczymy na miejscu, jak to wygląda. Jeżeli rzeczywiście będzie ślisko, będzie mokro, no to wtedy trzeba będzie... To będziemy się zabezpieczać. Będziemy się zabezpieczać. Mamy linę, mamy uprzęże. Zobaczymy, no. To tyle, odpoczywamy, idziemy dalej. Muzyka.
końcu jesteśmy u stóp Pilar Rock. Oczywiście ginie tam daleko, daleko we mgle. Musimy teraz jeszcze zejść tutaj na dół i znaleźć start trasy. Chociaż bardzo mamy ochotę spróbować. Jest strasznie. Nie wiem, czy widzieliście to na filmach. Byliśmy przed chwilą na szczycie Pilara tego właściwego. Trochę go przypadkiem zdobyliśmy, ale udało się. I jest bardzo mokro. Tam do góry bardzo wiało. My w ogóle jesteśmy przemoczeni. Jesteśmy już przemoczeni. Rozlała nam się herbata. Ale wciąż mamy nadzieję. Zobaczymy. Idziemy znaleźć początek trasy i będziemy się zastanawiać, co dalej. Szaleliśmy totalnie. Pada, jest mgła, a my próbujemy. Jak możecie zobaczyć na migawkach, które teraz oglądacie, pogoda robiła się coraz gorsza. Coraz silniej padało, skały były tak śliskie, że praktycznie nie dawały żadnego oparcia stopom. Każdy krok groził upadkiem. Staraliśmy się, próbowaliśmy na ile potrafimy zabezpieczać naszą trasę i piąć się powoli i mozolnie do góry. No ale niestety rozsądek musiał wziąć górę i trzeba było podjąć męską decyzję o zawróceniu. Nie dane nam było tego dnia wspiąć się na Pilar Rock. Mój telefon, jak to ma zwykle w zwyczaju, przez to, że dostał sporą porcję wody i zimnej temperatury, odmówił współpracy, dlatego jedynie kilka migawek z GoPro, które było przypięte na kasku Jessiki, może wam pokazać to, co się działo podczas naszej próby zdobycia Pilar Rock. Tak jak powiedziałem, zawróciliśmy, ale zabawa była przednia, zdobyliśmy bardzo cenne doświadczenie i mamy zamiar wrócić tam w sprzyjających warunkach pogodowych, więc prawdopodobnie wiosną. Dziękujemy wam bardzo za ten krótki film o naszej nieudanej w sumie szarży na Pilar Rock i do zobaczenia wkrótce na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku. Trzymajcie się. Moi drodzy, dorodne ziarno kawowe owcze. Bardzo intensywny kolor, aromat, lekko drażniący powonienie. Zabieram. Do wygrania w następnym konkursie Wilczego Szlaku.